trwają odprawy katechetyczne w diecezji tarnowskiej. Głównymi tematami, którymi zajmują się katecheci, to reforma edukacji i zmiana programów nauczania, a także kwestia piątego synodu diecezji tarnowskiej w katechezie. Przeżywamy teraz odprawy katechetyczne, dosyć ważny czas z punktu widzenia katechetów i katechizacji, z tego względu, że czeka nas reforma szkolnictwa, która także ma wpływ na pewne reorganizacje strukturalne, jeżeli chodzi o katechezę, o przygotowanie do sakramentów świętych. Poza tym cały czas pracujemy nad nową podstawą programową, która jest konieczna do dobrego osadzenia katechezy. Uwzględniamy też zagadnienia synodalne, ponieważ liczymy, że młodzież, dzieci także zaangażują się w życie naszego piątego synodu diecezji tarnowskiej. No i oczywiście wiele kwestii formalnych, które się zmieniają, prawnych. Te informacje są przekazywane księżom w czasie kongregacji. Odprawy katechetyczne w Tarnowie odbyły się 29 i 30 sierpnia, natomiast 31 sierpnia odprawa odbędzie się w Nowym Sączu.